Nawigacja MyNavi 5 jest dostępna na polskim rynku od ponad 2 lat. Po tym czasie firma MyPhone stwierdziła, że wypuści drugi model o jeszcze większej przekątnej ekranu o nazwie MyNavi 7. W pudełku znajdują się takie akcesoria jak uchwyt samochodowy z rysikiem, ładowarka samochodowa, przewód USB, mini USB, karta gwarancyjna oraz dwie instrukcje obsługi. Pierwsza dla nawigacji, a druga dla mapy. Obudowa nawigacji została wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Producent zadbał o bardzo dobre spasowanie urządzenia, przez co sprawia wrażenie bardzo solidnego, któremu upadki nie są straszne. Nie widać żadnych szczelin, plastik nie trzeszczy. Z lewej strony zamontowane zostały porty na słuchawki, kartę microSD oraz wejście USB typu B, które służy nam do ładowania nawigacji. Z tyłu znajdują się informacje o nawigacji, przycisk reset oraz głośnik, który generuje głośny i czysty dźwięk. Ekran o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 480x272 pikseli zapewni nam zadowalającą jakość obrazu oraz dobre nasycenie kolorów. Wielkość ikon możemy dowolnie ustawić sobie w ustawieniach urządzenia. Panel dotykowy na całej swojej powierzchni działa płynnie. Zastosowane podzespoły to procesor ARM Cortex A7 800 MHz oraz 4 GB pamięci wewnętrznej. Nawigacja działa bardzo płynnie. Podczas generowania trasy nie zacina się, tylko cały czas pokazuje pasek informujący o procesie ładowania. Podczas generowania trasy o stanie jej załadowania informuje nas odpowiedni pasek. Tak samo jest podczas grania czy też oglądania filmów. Dodatkowo możemy rozszerzyć pamięć o dodatkowe 32 GB za pomocą karty pamięci. Całość zasilana jest baterią o pojemności 800 mAh, która wystarcza na około 4 godziny pracy. Kalkulator, kursy walut, transmitter FM, odtwarzanie MP3 i MP4, a także AVI i XVIT. Oraz oczywiście różne gry. Bezterminowa i bardzo dokładna mapa Polski od Navigo. Przez 3 miesiące możemy ją aktualizować, później trzeba jednak wykupić licencję. Możemy używać jej zarówno podczas jazdy autem, jak i spacerów. Gramy w świecie nawigacji Navigo. Pozycja GPS. Planowanie trasy przebiega bardzo szybko. Możemy ustalić różne kryteria, takie jak szybkość, długość czy też omijanie dróg płatnych. Nawigacja MyNavi 5 oraz MyNavi 7 jest warta zakupu dla kierowców, którzy potrzebują taniej, sprawnej i oczywiście dokładnej aparatury GPS do poruszania się po naszym kraju zarówno samochodem, rowerem czy też pieszo. Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane, sprawne i użyteczne, przez co śmiało można nazwać je przystępnym gadżetem ułatwiającym podróż. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o nawigacjach samochodowych. Napiszcie, jakiej Wy używacie na co dzień. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a tymczasem żegnam się z Wami, no i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie, pa pa! This is a lion, Bond beat. Dutch.